No i lecimy chyba z tym epiczkiem, nie? Co ja tu chcę zrobić? Przede wszystkim środowiska. Dzisiaj mamy event petów, no dobrze. Ciągle mi się event z weekendem myli, ale to w sumie to samo. Karmimy to wszystko na maksa i tutaj ubiję to, co tam będę mógł ubić. Sporo mi tego padnie na pewno. Może, no levela to chyba nie wbije z samych środowisk. Pozdro YouTube. Możecie pozdrawiać. Ja kurde, nigdy nie lubię zaczynać nagrywania na tym Twitchu, bo tak się dziwnie czuję zawsze, nie wiem. Muszę się przyzwyczaić do tego. Ale może komuś się tam spodoba. Dobra, to karmimy wszystko na maksa. Tego szlachwęża to chyba jeszcze żółwia nie ubije, ale to akurat najmniejszy problem. Cały level praktycznie potrzebujemy. Także będzie ciężko. Zajebisty ten kod był dziś. Nie zapomnę go nigdy. Nie, no nie wiem, powiem wam, od dwóch dni ostatnio, siemanko Gandalf, od dwóch dni to jest taka lipa, jeżeli chodzi o te kody, że ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę. W sensie, wiadomo, że no kod, nie musieli go dawać za darmo, ale dał fajny pomysł ktoś na Discordzie, żeby po prostu nagroda, dzięki za followa, nagroda z tego kodu się jakby skalowała z poziomem. Czyli na przykład, nie wiem, jak ktoś ma ten pierwszy level i dopiero zakłada konto, to ten kodzik będzie spoko, wiadomo, te 1313 golda. Siemanko Dawid, witam, witam. Natomiast jeżeli ktoś ma, nie wiem, powiedzmy ten level 400+, to żeby mu to dało ze 130 milionów golda, nie? To zawsze 13 statystyk w górę. Coś takiego myślę, że powinni zrobić, no ale wiadomo jak to jest. Boże, mamy tylko 25 milionów expa za środowisko. No to będzie problem. A, tego jeszcze ubiliśmy. Tego sobie mogę dzisiaj złapać zawki. I dalej ubijemy. Zawiszawsza, no to jest niby... niby to jest wojownik. Tak szczerze mówiąc, ale chyba za mały level mamy niestety, żeby go ubić. Kiedy teraz będzie piątek 13? Pamiętacie? Ktoś się orientuje? Albo streak z kodami, że ktoś był kilka dni z rzędu? No, też może mogłoby coś takiego być. Styczeń 2023? A, to dobra. To się nawet nie napinam, ale trzy padły. Okej, okay, lecimy dalej. Teraz mamy oko. Hitmana będę mógł złapać od razu. Roguna w grudniu. Maguta nie ubije? Chyba powinienem ubić też. Tak szczerze, no trochę nam expa wpadło. Ale to nie jest nie wiadomo ile. Ja wiem, że zamknę cały mrok, bez problemu, tylko mi chodzi, czy warto go przeklikiwać, bo może jakoś niebawem będzie ten piątek, ale nie ma co się śpieszyć. Ojojoj. Co to jest w ogóle? To jest wojownik, a my jesteśmy magiem. Dobra, no to nie. Chociaż kurczę, 70 level. A ten ma 7-3. No ale dobra, dwóch padło, nieważne, lecimy dalej. To chodzi tylko o to, że dostajemy po 3 jedzonka z tych środowisk, więc dobrze jest to po prostu teraz zrobić. I mamy pancerniksa, który jest magiem. Tego chyba też nie ubijemy. Tu jeszcze jakby jakieś uniki czy coś wchodziły w grę, to może. No kolega chciał pomóc, z czego wy się śmiejecie wszyscy? Ja to nie wiem. Ktoś do was miła, a wy nie miło od razu. Przewidziałem na Discordzie wczoraj, że dzisiaj będzie złoto prawie tak jak wynik meczu. No wiesz, ja też się spodziewałem, że będzie złoto. No ale no nie, że taka ilość. Siemanko Angis, witam, witam. Z Bułgarii? O kurde. Pozdrawiamy również. Z Polski niestety pozdrawiam. Nie no, powrót wydaje mi się, że na stałe. Powiem wam, że strasznie mi się podobają te streamki. Pod tym względem, że możemy sobie niektóre rzeczy zrobić tutaj, mogę to potem wrzucić na kanał, mam dodatkowy odcinek. To jest jakby taka sytuacja win-win. Wiadomo, że to jest nie to samo, co normalny odcinek, ale... ale no mimo wszystko zawsze ktoś tam sobie obejrzy, nie? Z Song Requestem widziałem, że coś się stało, ale ja też nie mogę wejść do Song Requesta, w sensie w ten link, także nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu nam tylko jedna padła. Pirodniszkę będziemy musieli dzisiaj złapać. To ile mam w ogóle petów do złapania? Sporo. Tego, tego. Z ziemi mam
ziemi nic nie mam i tutaj pirodliszkę dzisiaj, dobra. I jeżeli chodzi o szlał węża, no to żółwio na mnie padnie, okej. Okay. Ile wbiliśmy? Pół levela z samych środowisk, to nie tak źle w sumie. Jaki kod dzisiaj masz na Discordzie, Bucket? Nie uczę się na pamięć kodów tego typu. Niestety, przykro mi. Siemanko Maćkosowy. Na ścianie śmiertelek bym wybaczył. Nie no, powiem wam, że kurczę, no jak dali 130 lucky coinów, to ja byłem przekonany, że dadzą minimum te 130 klepsydr, jak nie więcej, no ale... A i w ogóle ktoś mi napisał w komentarzu pod dzisiejszym filmem i to jest prawda, że dają ten kod codziennie o 13.13. Ja myślałem, że między 12 a 13, ale... Ale no... 700-walnie żółwia? Tak, bez problemu. Ja tak robiłem chyba na W40. To jest zwiada, żółw to jest wojownik, więc... Ale co mi przeszkadza tekstu, bo nie mam pojęcia. Dobra, okej. Okay. Druga sprawa, ulepszona jakość przedmiotu. Chcę to sobie już dzisiaj zrobić. A, jeszcze jedna sprawa. Przypomnijcie mi, żebym ulepszył te epiki już. Bo ja tu ciągle lecę na nieulepszonych. Co prawda będzie teraz weekend, w sensie teraz będzie prawdopodobnie legendarny loch na urodziny. Także go sobie tutaj ogramy i będziemy mieć nowe te itemki, ale już i tak je ulepszę. Nie jakoś tam do maksa, ale powiedzmy razy 8, coś takiego. Ciągle mi ktoś dzwoni na telefon, mnie irytuje to. Nie do ciebie, aha. Kiedy urodziny? No urodziny gry są 22 czerwca tak kalendarzowo. I pewnie w tych okolicach będzie się coś działo urodzinowego. Okej, tu widziałem, że mam jakąś ulepszoną jakość przedmiotu, to możemy wrzucić za to. Pyk. Dalej mamy... Tu gdzie jeszcze była, widziałem. O, tu jest. To możemy wrzucić, powiedzmy, za to też, zamień runy. Cyk. I teraz tak, nie mam czegoś w ekwipunku. Nie, jeszcze jedna by się przydała. A może tutaj ktoś ma? Chociaż kurde, mogę po prostu sprawdzić. Nie wiem, tu coś mi wylosowało. Odporność na zimno. Premia do złota. Łączna odporność. Kurde, no i akurat, no ale dobra, kupimy. To będzie tylko tam plus jeden ulepszona jakoś. To mi za dużo nie da. Ale właśnie tak nie chciałem, żeby jakiś epik fajny wyleciał, bo lepiej już mieć tego maksa. Kolejny epik, łączna odporność. Tu jakaś lipa. Potek jakiś możemy pokupować, ale to też nie za dużo. No właśnie widziałem, że tutaj Heisenberg na tym W55. Nie dość, że miał wszystkie czarne klejnoty, to jeszcze w broni ten pomarańczowy. Siemanko Prowok, tak myślisz Gandalf? Albo się po prostu będzie można to zdobyć i jak potem odblokujesz Kowala, to jak wejdziesz właśnie w zbrojownię, to będziesz miał po prostu te nagrody. Trzymaj się Smoggier, powodzonka. Kuj kuj, bo w wakacje będzie prawdopodobnie bardzo dużo streamków, więc... Więc no, musisz mieć dostęp do sprzętu. Beryle Olek, zdecydowanie beryle. Kurczę, czekajcie, bo ja tak wolno szukam, punkty życia znowu. Nie będziemy kupować tego syfu. Podkę kupimy, żeby ta ulepszona jakość jeszcze jedna trafiła. Tam podkę przegapiłem, ale to nic. Łączna odporność. To po co te czarne? No jak jesteś na serwerze, na którym jeszcze nie było żadnego legendarnego lochu i nie możesz kopnąć beryla, że tak powiem, w sensie wykopać, no to wtedy lepsze czarne niż na jedną statę, nie? Wiadomo. O, Delfik ci napisał, jak to wygląda. Premia... Nie, no nie chce mi się tego szukać tak wolno. Żeby tu coś było. O jest, dobra. No ja się naszukałem, no ale trudno. To możemy wrzucić za to. Odporność na zimno, cyk. Cyk, dobra. O, jaki remix wleciał. Kto to wrzucił? A, Patros. No tak się mogłem spodziewać, szczerze mówiąc.
spina była na W54? A o co chodziło? Dobra. Szukamy. Zaczynamy od gabinetu magii, bo to się raczej szybciej ogarnie. O, już mamy. 43, ten mi dał 39. No to jest zaledwie, to są 4 staty. To nie ma problema. I teraz jeszcze musimy znaleźć pierścionek. Jak się zdobyła te czarne klejnoty? Musisz mieć przynajmniej jedną salkę 15 w gildii, wtedy ci mogą polecieć. Zombie z Dawalonem się pokłócili? O kurde. A o co chodziło, wiecie? Tego to bym się nie spodziewał. Że się Zombie z kimś pokłóci? Jak taka oaza spokoju. Siemanko Paweł. Zabrał z 15 swoich kolegów i poszedł do enemy? Kurde, powiem wam, że nie wiem. Ja tam do tego Dawalona nic nie mam, ale widzę, że on często ma jakieś dramy z ludźmi. I często właśnie... coś tam się dzieje, że się gildie rozpadają, albo dużo osób go też nie lubi z tego, co widziałem opinie. Ale to tak jak mnie akurat, więc... może... może coś w tym jest. Dobra. Okej, to możemy podmienić i od razu sobie wrzucę 5% punktów życia, żeby mieć tylko 3 itemki z tym. Nie to, tylko to. Pyk. I tu od razu a, to mogę do kibla. Odzyskam klej, no cyk. To sobie może zostać i okej. I na razie niech będzie w ten sposób. Chociaż w sumie mamy jeszcze... a, my mamy 15 rozmontowań. Dobra, to nie ma co sobie zaśmiecać tym na wszystkie staty. Ktoś wyrzucił 340 level, bo był aktywny raz dziennie, a że był kolegą Dawalona, to odszedł z ludźmi. A, rozumiem. No cóż no. Dramki, nie? O, tu znowu 38 nam poleciało. No ale cóż. Dobra, gabinet magii mamy z głowy. Więc to jak najbardziej git. Tylko, że ja będę musiał tą ulepszoną jakość wymieniać. To na razie oleję, na razie niech będzie. Lecimy teraz dalej. Na pewno będę chciał wymienić też bronię. I sobie, i pachołkom. No i resztę itemków sobie, to wiadomo. No co ono, zdarza się, nie? Siemanko Koman, wydaje mi się, że tak. To już mówiłem na początku, ale powiem raz jeszcze. O, ale że pancerz na plus? To się nie zdarza u nas. Tylko runkę musimy zamienić. Tą ulepszoną jakoś już sobie zostawię, żeby mieć na sobie po prostu. Wydaje mi się, że tak, Koman. Jak nie dostanę... o, wykrakałem. Jak nie dostanę minimum trójek za te egzaminy, znaczy jeden już wiem, że zdałem, z jednego miałem od razu ocenę, ale jak za resztę nie dostanę minimum trójek, to znaczy, że mnie nie lubią, sadek. No akurat jeszcze mam jednego do zdania, ale no kontencik będzie na pewno. Na co trzymać grzyby, jeżeli chodzi o graczy free to play? Wiesz co, wleciał taki odcinek nie tak dawno na kanał Rafi. Strategie dla graczy free to play się nazywa, coś w tym stylu. No, słaba, ale... ale na niego będzie dobra. To jemu podmienimy. To sobie możesz obejrzeć, on tam jest podzielony na części i tak dalej, więc... na spokojnie. Dobra, czary to ja jeszcze zobaczę później, jak już będziemy cali przebrani. Siemanko Kserkuła, witam, witam. Kurde, i znowu na minus. Tak, no, 2-5. Przynajmniej ja się... w sumie z dwójką się nigdy nie spotkałem, Mirales. Ale z szóstką też nie, więc chyba tak. Dobra, to możemy rozmontować od razu, lecimy dalej. Jedną brońkę mamy z głowy. Tu mamy na minus, ale hełmik to już mamy wymieniony. No ja, w sensie ja tam byłem w tej gildii na W54, w tym Thunderstormie, bo Sombej mnie zaprosił. Mimo, że mu mówiłem, że nie będę grał tam za długo, bo pograłem tylko chyba ze 3 dni. O Jezusie.
O kurwica. Czy wy widzicie ten rozrzut? Coś pięknego. Że tak niewinnie się znalazła. Ile? No runka słaba. W sensie no, ale to wymienimy. Ale Jezu, prawie 1000 górny. Dobra. Bierzemy to. Piękna sprawa. Okej, czyli jeszcze dwie bronie ewentualnie. I... Znaczy Osiak, no wiesz, generalnie mógłbym ci podziękować, ale czy dajesz go? Tak oficjalnie na streamku? Taktyka byleby zdać, czy jakieś większe ambicje? Ja mam taktykę byleby zdać, a i tak mam niezłą średnią. Ale to dlatego, że jestem giga mądry i nie muszę się za dużo uczyć, żeby mieć dobre oceny. Jak ty też tak masz, Delfik, to na luzie. Kappa. Dobra, tu nie musimy w sumie runki zamieniać, bo i tak będę miał po 5%. To możemy od razu wziąć cyk. Co mi jeszcze zostało? Lata na pewno, buty. I w sumie tyle. No jeszcze te bronie ewentualnie dla tych. Zobaczę Discorda? Mogę zobaczyć. Kurde, ale to możesz zapytać prowok na tym, na czacie ogólnym. A nie w trakcie streama ci będę mówił, czy brońkę wymieniać. Nie wymieniaj. Moim zdaniem. Za mało ci daję. Ale to tak na szybko. Szybka analiza. Ale mi chodzi na tym czacie na Discordzie, nie? O! Kurde, ty, znowu bardzo ładny rozrzut. Ale okej, to już poleci dla Magusia albo dla Kunegundy, żeby to był łuk, proszę. No i chuj. Ale dobra. O, plus 117, no to... Nie takie złe. Dobra. Lecimy dalej. Co ja mówiłem? Buty i klata, tak? I jeszcze jedna broń. Nie idzie tak źle to przebieranie, szczerze. Ale ta broń cudowna. Ja w ogóle nie wiem, ile mogę teraz mieć procent w broni. Ale chyba więcej niż 24 to nie bardzo. 22. 22. O, klata się trafiła. Dobra, tu zamieniamy runkę. Jak zdobyć stojak? Rafi, widzę, że zadajesz dużo pytań nowicjusza tak zwanych. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz wejść na kanał, playlista poradniki i tam sobie to przestudiować. Ale musisz mieć po prostu 1000 run w zarządce areny i rolujesz stojak w tym. W zbrojowni. Ale tak jak mówię, obejrzyj sobie poradniki, to się, mam nadzieję, że dużo dowiesz. Ja co pisał, bo nie widziałem. Ja tak jak się skupiam na przebieraniu, to nie wszystko czytam. Odpowiadacie na jakieś coś od Miralesa, ale nie widzę tej wiadomości. A, dobra, zrobiłem dziś kupon za 5 zł, mogę wygrać 920. No to co, no nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci powodzenia. Mamy nadzieję, że siądzie, to może wtedy jakiegoś donata zarzucisz. 260 level i nie masz stojaka? A, to możesz z Memento sobie pionkę zbić, bo on coś o tym wie. Jakby co. Dobra, mamy brońkę. Ej, też fajna i 23% runa. Dajcie łuk, proszę. Kurwo. No cóż. Ale w sumie... Ten ma 20, ten ma 22. Dobra, to mogę w sumie tutaj runki zamienić, niech już będzie to 23. Zawsze to pomoże troszkę. No i tu rozmontowujemy. Jeszcze 8K grzybków i odpoczniemy 24 godziny od pewnej osoby. Jak chcesz na to wydać, to czemu nie? Dużo się w ogóle epików nowych na W55 pojawiło, to tak swoją drogą.
Już trochę tam poszukałem, ale niektórych nie byłem w stanie ubić, to może dzisiaj jak się po przebieranku damy radę. Dobra, jest jakaś brońka. Kupimy, no niby na wszystkie staty, ale... No i teraz wyleciał łuk. A ile mi da na plus? Plus 8... O Boże, jaki rozrzut. Chrystusie. Ale dobra, no generalnie na plus. Na razie wymienię, może coś tam w międzyczasie jeszcze wyleci. Nie ma co się napinać aż tak. Co ja tu potrzebuję? A, tych butów cały czas, okej. Okay. O! O, no i właśnie. I w tym momencie kończę przebieranie, więc w sumie nie wyszło tak źle. Okej, okay, tu odzyskujemy klejnocik. Tyk. Teraz tak, punkty życia mam 15, więc tak jak ma być. Tu tą ulepszoną jakość sobie zamienię. I w pierścionku też zamienię, żeby ją mieć cały czas. Jak mi coś tam poleci z lochów czy coś. No i dobra, i generalnie gituwa. Ej, w sumie to wydałem 1300 grzybków na to przebieranie. Wiadomo, że można by jeszcze w tej Kunegundzie broni poszukać i tam może jakiś tych, ale grunt, żebyśmy my się dobrze przebrali. No, dzisiaj to idzie jakoś giga mądrze. Zobaczymy, jak pójdzie z lochami. Bo tu już może być problem. Okej, to czarujemy. To jest do misji, to jest do misji. To możemy zaczarować, to jest do misji i to czarujemy, lecimy dalej. Tu mamy zaczarowane, tutaj brońkę, tutaj brońkę. Dobra. Nawoju od początku 1 do 1 lecieć? No ja tak lecę akurat. Patros, podrzucaj mi takie rzeczy na Discordzie na PWT, ja będę po streamku dodawał. Okej, okay, i teraz ulepszamy, tylko na ile ja bym chciał te itemy ulepszyć? Też jest pytanie. Może razy 7 na razie. I zobaczymy, jak będziemy stać z surkami jeszcze. Nie chcę się wyzerować z nich, tak jak mówiłem. Ale no to na pewno troszkę da. Razy 7 to może będzie tak odpowiednio w miarę. No bo to jest artystyczny przekaz, Ewald, rozumiesz? To tak samo jak n-wordy mogą być w piosenkach. A, dobra. Ty, o co tu chodzi? Czemu mi się to wszystko poulepszało? No cóż. Chyba trzeba troszkę wolniej, bo może coś nie tak. Nie, na starym też tak się działo. Ale chyba nie aż tak. Ty, razy 7 to ja chyba przesadziłem trochę. No, chyba nawet trochę bardzo. Tego metalu mi braknie. Tu jeszcze razy 7 damy. A, no i to by było na tyle. Z ulepszania. Tu mamy razy 2, tu razy 3, tu razy 7. Dobra, niech będzie. Czy oglądałem mecz wczoraj? Tak, no, pierwszą połowę. No co no, zmyliło mnie. A tego metalu mamy malutko, ale to nic no. Gruncze ulepszone, mogłem razy 6, taka była pierwsza myśl, no ale cóż. Potężny gracz? Nie no, co wy się czepiacie? Ja tak na drugiej połowie usnąłem, tak później. Dobra, te pety by się przydało złapać jeszcze przed lochami, ale to będzie równoznaczne z tym, że zrobimy awkę, a nie chciałbym jej robić teraz, bo wbiję jakieś levele. Więc okej, zaczynamy od portalu, to najważniejsze. To jest zwiadowca, więc go nie zrobimy na 100%, ale popróbujemy. Ty za kreble obrażasz? Nie no, co ty piszesz w ogóle, Pilol? Tak jakby to była moja wina. No ale Xerkua to nie znaczy, że od razu ci 100 jak wyleci, jak wbijesz 1000 run. To jest losowe. To jest coś podobnego jak ostatni Bazyliszek, nowy subik z Prime. Dziękuję ci pięknie. Bazyliszek, odezwij się po rangę, bo wiem nawet kto to. Dziękuję pięknie, serduszko dla Bazyliszka. Pokrzamp. Ile mamy subów, widzowie? Dobijcie te 50, no proszę. Nigdy tyle nie miałem.
47 teraz. Nie macie jakiegoś prima wolnego? Na pewno macie, tylko się kryjecie. O, mamy ciekawe procenciki na lochy. 21% na Szkołę Magii, 20% na Esteros, 20% na Górę Olimp, na Wieżę 13%, na Piekło prawie 10%, 13 piętro 7,5%. Jo pierdola. Dobra, lecimy. Tak, no na Discordzie. Lecimy. Dobra, dzięki. Oto od razu mogę... Kurde, ktoś do mnie napisał. Ciekaw jestem. O, Pringlesi do mnie napisali, czy nie chciałbym do nich wbić. Kuszące. Ale zastanowić się muszę potężnie. Lecimy dalej. Pokonaliśmy tą Szkołę Magii. Przypomnij Patros za jakieś 5 minut, to jeszcze raz sprawdzę te suby. Tak, no MR-ku mi się spodobała ta sugestia. Także, o dobra, siadło. Także jak najbardziej. Otrzymujesz emotkę Hype Train poziomu pierwszego. No dzięki. Jak dają, to czemu nie? Hargreeda pokonamy. W sumie to może zeskanuję jeszcze raz po prostu później. Na razie to lecimy tu, gdzie mamy największe procenty. Drugie ze Steros. Na Esteros mamy 19 chyba procent. No i siedzi, dobra. 312 level. O, w ogóle fajna ta, fajny paseczek, ale okej, na razie to odstawię na bok. Ten Esteros też później. Przypomnijcie mi na koniec, żebym obejrzał lochy, bo ostatnio zapomniałem. Spoko, Miłosz, to ci po streamku dam rangę. Nie ma problemu. Ewald zrobił coś fajnego. No, akurat właśnie Pilo. Tu masz rację, Ewald dostał przypadkiem, bo wracałem do streamowania i mówię, a dam mu, niech ma, bo tam siedział na streamach. No ale takie osoby też się zdarzają. Ty właśnie, a poza tym z punktu widzenia biznesowego nie mogę rozdać za dużo VIP-ków, bo VIP-y mogą dodać do Song Requesta, więc nie będziecie subować. Dobra, siedzi. Drunkstream był widocznie? Nie, nie, nigdy nie było drunkstreama. No ale decyzja faktycznie była lekko drunk, Pilol. Tutaj muszę ci przyznać rację, pierwszy raz. 92 osoby? Ja pierdolę. Zaczynam się, widzowie. Pokchamp. Dobra, tu mamy tak, łączną odporność. Trochę tych wieżyczek padło, więc to też jest jak najbardziej na plus. Ty, w sumie, a my nie będziemy w stanie tej wieży już, chociaż nie, to dopiero 96. Zamknąć jeszcze musimy chyba troszkę poczekać, niestety. No, ale już się tu zbliżymy. Ten powinien paść też, dokładnie. Ile temków w ogóle dla maga? Kiedy kulki trzeba wbić VIP-a? No nie planuję, Wolter, niestety kulek, przynajmniej na razie. Za tydzień drunk stream? Nie, no... Widzowie, ktoś wczoraj napisał na Discordzie i to jest prawda, ja się z tym zgadzam. Jakbym zrobił drunk streama, to bym dostał bardzo szybko bana. Szybciej niż wam się wydaje. Także wiecie. Wolę uniknąć tego. Mam 203 decylionów i nie mam stojaka? No zdarza się. Zwłaszcza jak nie rolujesz zbrojowni. Drunk stream na Discordzie dla widzów? No ale tam nie ma subów, no to co to za drunk stream? Że za darmo tak pić? Już siedzi jedna kula na streamie. A memento wysłać ci, jak napisałeś, że ale chudziutki dzisiaj rano? Ja takie rzeczy zapamiętuję i sobie zapisuję. Wróciłem do gierki na S38 po roku przerwy. No mówię, no to jest RNG, tak samo jak z jakimiś kluczami i tak dalej. A, my w ogóle Golda nie wydaliśmy, to też jest głupota z mojej strony. Ale się zająłem tymi subami. Już wystarczy na dzisiaj, widzowie, już dużo było. Nigdy nie jest za mało, ale... Nie chcę być, wiecie, naciągaczem. Field na grubasów nałożony. Nie, no akurat to tak wyglądało przez to, że ta bluzka była taka prześwitująca. W sensie, że ten napis... W ogóle to był żółty napis i field do green screena mi go łapał. Też nie rozumiem tego.
Dobra, gol dodany. Co my teraz mamy? Wieżę ubiłem. A, 13 piętro jeszcze jest fajne, jeżeli chodzi o tą strefę mroku. Tyranka Tacy powinna paść. To będzie 314 level. Okej, okay, siedzi. Mamy jakiś paseczek, plus 4. Tu są niby drogie itemki dość, no ale trudno. Musimy to rozmontować. Dziś oglądałem stare odcinki, nowe jest różnica, choć czy jesteś? No schudłem 17 kilo, więc jakby nie było różnicy, to bym... w GTA skoczył z budynku wysokiego, nie? Ale w GTA oczywiście. Jeszcze minus 10 gigaczat. Był mój magik, dokładnie. Dobra, Tacy nam siedzi. No i okej, okay, chyba przechodzimy do tego piekła, bo to są takie rzeczy, co nam... No i gitara. To są takie rzeczy, co nam dają dużo expa. Więc to na razie robimy. Tu sobie podmienimy, pyk. Pyk. W GTA jest spadochron? No tak, w GTA... Nie pamiętam, w którym to było, chyba w San Andreas, nie? Że skąd byś nie skoczył, to zawsze miałeś spadochron. W sumie to nie pamiętam, chyba w San Andreas. Impostor bez suba Memento. No co ja ci mogę powiedzieć, Osiak, no. Memento nadrabia informacjami, jeżeli chodzi o przebieranie na streamkach. Epickie. Jak wbijesz 315, to można myśleć o zamykaniu wieży. No ale właśnie nie wiem, czy się zmieni za dużo, jak wbijesz jeszcze te dwa levele. Na razie to bym chciał zamknąć to piekło już. To przede wszystkim. Ukradli suba. Nie, Memento po prostu woli oddawać tam, gdzie mu się to opłaca. Nie inwestuje w grubego streamera. Niestety. Dobra, 314. W sumie też przy okazji trochę pachołków przebiorę, jak to piekło zamknę, nie? Okej, mamy teraz jakiegoś maga, on powinien paść szybko. Myślałem, że ci magowie to jest większy blog, a tu widzę, że dopiero później. Jeszcze na tym etapie to... no dokładnie. Przejrzał mnie? Masyniary, nieprawdziwa miłość, to prawda. Co myślę o bardzie? Myślę, że ciekawy, myślę, że mocny, chyba nawet zbyt mocny z tego, co niektórzy pisali. Więc zanim wejdzie na serwery, to może jakieś nerfy dostanie. O kurde, jak szybko padł ten wuj w ogóle. Mamy jakąś klatę znowu, zobaczmy. Plus 5, to nie za dużo, ale tu plus 121. Właśnie o tym mówię, oni się jeszcze przebierają sami, można by powiedzieć. Kurde, widzowie, naprawdę to bardzo dobrze idzie, jak na ilość grzybów, jaką wydałem do tej pory. Aż jestem w szoku. Zaktualizowało te suby tak swoją drogą? Nie, ciągle jest 50. A, to wyjebane jajco. Tak, no właśnie wiem. I generalnie chyba ta melodia od leczenia jest najmocniejsza, nie? Też mi się wydaje, że jest mocny i może być ciekawą postacią. Ale no nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Pewnie pogramy, jak wyjdzie. Dobra, o, jest jakiś łuczek dla Kunigundy. No, nie jest jakiś wybitny, ale średnio na plus, na 3 staty. Można podmienić jak najbardziej. Lepszy taki niż ten na wszystkie cechy. 21%. O kurde, za mało złota mam. W sumie zanim wrócimy do tego piekła. Ile to kosztuje? A, okej. Teraz git. No i możemy wracać. Teraz mamy wodza Minecraft. Jaki jest czas na odbiór z Elevatora? Chyba 7 dni, wiesz? Chyba tydzień teksu. Czy ja kogoś z subskrybentów wyzywam, Pilol? Ja to nie wiem, to jakieś głupoty piszesz. Ja po prostu... Jak ktoś mnie wyzywa, to wtedy, wiesz, bronię się. To jest taki... Samoobrona, o, może w ten sposób.
Siemanko, mały. Jaka mechaniczna postać, jak pewnie będzie się używało tylko ostatniej maski, a ja powiedziałem, że mechaniczna, czy ktoś napisał? Ktoś napisał? Aha. Nie no, mówić o grze, jaką jest Shakes, że jest mechaniczna, no to się trochę mija z prawdą, nie oszukujmy się. Tu się tylko klika Enter. Można mieć oczywiście wiedzę o tej grze i umiejętności, żeby tanim kosztem wbić się wysoko w rankingu, bo w sumie chyba to jest taki odpowiednik tego, żeby jak najmniejszą ilością grzyba wbić jak najwyższy ranking, nie? Siemanko, hi, oh magic. Miałem wydać po polsku, ale to nie jest Polak. Więc no, chyba to jest taka prawdziwa wiedza o grze i jakieś umiejętności tutaj. Żeby po prostu grać oszczędnie i, tak jak mówię, wbić jak najwyższy ranking jak najmniejszym kosztem. No a tak to, no to tu nie ma jakiś mechanik. Bard bez żadnych masek i tak w walce z magiem zawsze win? A nie, nie sprawdzałem tego tak szczerze. No mówię, no wydawał się przesadzony faktycznie w tym PvP. Tylko właśnie teraz pytanie, czy ta beta została uruchomiona faktycznie dla jakichś tam, powiedzmy, testów i żeby faktycznie coś pozmieniać później, czy została uruchomiona i potem 1:1 bard zostanie przeniesiony na live serwery. I taką samą zagwozdkę mam z łowcą demonów. Jedna osoba, która opuściła tą grę, siemanko Kubisiol, napisała mi, że jej zdaniem to wszystko z beta serwera i ten łowca i ten bard przejdzie do serwerów live i nawet nic nie zmienią. Ale to nie powiązana z playą ani nic, tylko po prostu taki gracz zwykły, który niedawno skończył. Także nie wiadomo. Okej, mamy teraz Voja i chyba 10 to też jest Voj w tym piekle. Wbilibyśmy no prawie 318 level, jakbyśmy to piekiełko zamknęli. Byłoby na pewno miło. No Voja to powinniśmy przeklikać tak szczerze. To jakaś Kunegunda powinna machnąć. Czy ja w ogóle zaczarowałem wszystko? Tak, wszystko jest git. A nie wiem, Bemerku, skąd się wam wziął ten pomysł. Ale dobrze, dobrze, zgadujcie. Co tam się będzie działo. Dobra, mamy to. Plus 2, a tutaj? Plus 17, no to nie, nie ma sensu. Co tu mi się skończyło? Aha, skończyła mi się warta. Ty kurde, ja pozapominałem zapisywać tego. O. Strefa mroku mnie nie interesuje. A, tutaj jest ta wieża. Tyranka Tacy nas interesuje. No i chyba tyle w sumie. Te poboczne lochy to tak średnio. Dobra, kolejny Belzebos. Lecimy z nim. Bard niech wraca do Lola. Ale faktycznie w Lolu też jest coś tak. Ten Bard i też on tam z jakimiś dzwoneczkami, melodyjkami się ten posługuje. To jest w ogóle chyba jakaś postać, nie wiem, z mitologii? Bard. Co to? Celtycki poeta i pieśniarz. To chyba nie mitologia jednak. No ale wiecie, o co chodzi. Ja jestem OTP Barda w lidze. No cóż, to teraz będziesz OTP w Shakesie też. Bardowie byli w średniowieczu? A, okej, okej. Mitologia nordycka? Może. To musi... Nie no, Patros, nie pisz tak. Ty właśnie, Patros, ja zapomniałem, że ty momentami jesteś bardzo toksyczny, a ja ci VIP-a dałem. No ale dobra, będziemy obserwować. Dobra, mamy to. 318 level dobity. Wszystko kontrolowane, no ja mam nadzieję. Ty, no to zamknęliśmy to piekiełko.
Tu w ogóle do mnie piszą, ale to będę potem odpisywał, bo nie wiem, czy to ze streamka, czy ogólnie. Nie chcę tu za bardzo na pocztę patrzeć. No, to by było ciekawe, ale to już by musieli chyba więcej rzeczy zmienić, niż po prostu dodanie jednej postaci szwagier. Tak mi się wydaje. Okej, piekiełko zrobione. 318. Jak tu w ogóle wygląda topka? O cholera. 324. 323. To jeszcze troszkę nam brakuje do nich. Tych dwóch chyba tak tylko wyskoczyło. Ile mamy na S40 rycerzy? No przecież jak najedziesz na gildię, to ci piszę. Dobra, co my tu dalej możemy klikać? Nordyccy bogowie 1%. O, karczma mrocznych sobowtórów 0,80. To jeszcze spróbuj. A, no jeszcze mamy to tornado niby. To zaraz. Tego chyba możemy jeszcze ubić. Tylko tu muszą bloki jakieś siąść. Nordyckich bogów mamy 1%, to mi się chyba nawet nie opłaca. Oni nie dadzą za dużo expa. Tego by wypadało kliknąć, bo to jest 300 milionów expa. Nie powiedziałbym, że darmowe, ale no 0,80% to jest sporo. A w sumie nie wydaliśmy chyba na żadny log jeszcze póki co jakoś nie wiadomo ile grzybów. Tak jak ostatnio na Królową Matkę na przykład. No i siedzi git. Mamy jakiś hełmik od razu do kotła. Możemy dorzucić trochę HP tutaj. Zaniedbałem. O, może w ten sposób. Dobra, no i co? I teraz jeszcze tornadko, bo też pewnie popada. Sporo tych lochów zrobiliśmy. Kurczę, ile mieliśmy? 311,5, to 7 leveli zostało wbite. Bardzo dużo. Właśnie, jedno miejsce to też będzie problematyczne trochę. Co chwilę nam coś będzie lecieć i co chwilę będę musiał się cofać, ale... O, tu jakiś epiczek. Ale musimy A, mogłem rozmontować w sumie epic, zapomina. A w sumie tylko 3 mi zostały, ej, to niedużo. Piąty w karczmie też padnie, tak myślę, wiesz, ale jeszcze sobie zrobię po prostu skana jednego. Okej, kolejny nam padł. I tak, patrzę, że już godzina streama, to w sumie chyba dzisiaj tylko zrobimy... ten weekend epicki i raczej więcej nie, może... Oj, tam mogłem do wiedźmy oddać. No i zmarnowany gold i kasacja. Sadek. Trzymaj się, Emerku. Dzięki raz jeszcze za subika oczywiście. Obejrzyj lochy, to wiem, wiem, ale to już na koniec, jak już skończymy klikać. A jeszcze tu troszkę poklikamy, no. Chłopaków będzie ciężko dogonić, zaraz zobaczę w ogóle jakie oni mają gemy i znowu nie oddałem do wiedźmy. Ja dzbanem jakiś jestem na tych streamach. Trochę golda nam wpadnie przy okazji. Jakbyśmy tornadkiem dobili ten 300... Ten 320 to by było git. Które to tornado? 346. Dzięki za follow, Kamcio. Nie tylko na streamach. Nie no, powiem ci, że na odcinkach się tak bardziej skupiam, żeby jakieś rzeczy robić z sensem. Też robię czasem głupotę jakąś i potem jak oglądam, to się dziwię sam, że coś takiego zrobiłem. Aczkolwiek... No na streamach jest gorzej. Bo co chwilę zerkam na czat i... I mnie rozprasza. Usunąłem tego Voltskipa. Voltskip by był fajny na pewno, żeby skipnąć jakąś nutkę, jakbyście tego nie nadużywali. No jak wypoznaliście tą opcję i od razu wszystkie nuty skipowaliście po kolei, no to... Co ja zrobię? Kurde, już mamy jakiegoś woja. Dla VIP-ów by był fajny? No ale VIP-ów jest chyba 4 na kanale, czy tam 3. Nie no, 4 chyba. Ty, w ogóle musimy chyba czystkę zrobić z VIP-ów, tak szczerze. Protex, Ewald, Wazon, Patros i Tyro. Tyro już dawno nie widziałem. On już chyba nie ogląda streamków. Bo kiedyś to był na każdym, a w sumie teraz tego nie ma. Protexowi zostawimy, Ewaldowi...
Nie wiem. Wazon i Patras dostał dzisiaj, więc zostawiamy na pewno. No zobaczymy jeszcze. Ja w ogóle Walda chyba nie ma, nie? Siemanko Netrox. Mimo że... Ty, jaką masz fajną... Bazyliszek, jesteś konduktorem Hype Train. Ale masz zajebistą tą odznakę. Dumnie to brzmi. O, 15 milionów. Przyjmę. Jak najbardziej. W sumie trochę przesadziłem, ale chyba dobiję po prostu tego HP do na równi z siłą i dalej będę leciał siłę. Widziałem właśnie, nie wiem o co z tym chodzi. No chyba o to, że jakoś tam w trakcie Hype Trainu albo zapoczątkowałeś Hype Train, albo w trakcie dałeś suba, no nie mam pojęcia, też się na tym nie znam. Ja mam jakieś pudło zjebane, a nie możesz sobie tego zmienić? Chyba można jakieś ikonki zmieniać, tylko nie wiem które. Co ile w Wiedźmie się robić nowy czar? Wiesz co? Pierwsze czary, no to długo dość. Potrafią nawet i tam jakiś tydzień, może nawet dwa. Zależy od aktywności serwera. A kolejne, im dalej, tym szybciej. Ale ciężko tak określić, bo to zależy ile osób rzuca itemki po prostu. Sama chujnia tam jest. Rozumiem. Ty, a kiedyś była taka odznaka, tu jeszcze chyba Bercik ją miał. Jak jeszcze był nieodklejony. Za 1000 biców, jak ktoś wysłał, to miał neutrala z koroną. Ale nie wiem, czy ja to zostawiłem. O, siemano Kakir, dawno cię nie widziałem. To prawda, dawno nie było streamków, ale... Ale dawno cię nie widziałem po prostu. Ej, dobra, mamy 320. Super. I to tornado dalej pada, ale okej, najpierw zrobimy po prostu skana. Zobaczymy, na co my tu jeszcze możemy sobie pozwolić. Jakie oni mają... No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Wszystkie gemiki czarne, jeden pomarańczowy. A Dark Vander? O, on tu ma nawet dwa na siłę. Ale jakie to są gemy w ogóle, po 580. To oni chyba mają jakąś 15 kopalnię plus minus. No dziki, ale co mogę powiedzieć? Siemanko, Yami Monarch. Jest taka możliwość, z tym, że to tylko albo za punkty kanału, albo jak masz suba na tym kanale. I miło mi oczywiście, że dzięki mnie wróciłeś. Ale no wiesz, jakbym każdemu miał postać patrzeć, to... To bym nic w sumie innego nie robił na streamku. Jak szybko te dusze farmić? Siemanko Sumik. No rób codziennie ataki. Nie wiem, no kostki, koło. Tutaj traktor w sumie najwięcej daje na początku, tak szczerze. No i eventy przede wszystkim. Już nie chciałem tego mówić, Patros, bo wydaje mi się, że niektórych odstraszam takim gadaniem, więc... Może sobie daruję po prostu. Dobra, robimy jeszcze jednego skana i teraz tak, czajmy się po pierwsze na jakieś jeszcze kilka levelków, byłoby miło. No właśnie, no na event musisz mieć jak najwyższy traktor tak naprawdę, żeby tych dusz mieć, fajną ilość. Co tam, Kakir, słychać w ogóle u ciebie? Siemanko Krypcio, no nie zwróciłem uwagi. Ty, 60% na karczmę mrocznych sobowtórów. Dawaj mnie to. O, i dzięki. Darmowe 300 milionów. To mi się podoba. Ty, a czemu się nie zapisało? Halo. Dobra, teraz jest git. O kurde, na wieżę mamy 0,20. Zmęczony po weekendzie. Po weekendzie powinieneś mieć wypoczęty, tak szczerze. A teraz będzie długi znowu, bo w czwartek jest chyba święto, nie? Kolejnego to już raczej nie ubiję, bo to jest mag. To nie ma opcji.
Na 13 piętro mamy 003. Szkoła magii 030. Hemoridor 035. Nie ma sensu. Co by tu jeszcze kliknąć? Ta wieża to jest która? 9-8. No to nie, to nawet jak ubijemy tą 9-8. O kurwa. Ty. 0,20% na to miałem. Przysięgam. No dobra, no dzięki. Co my tu mamy? O, i fajny rozrzucik. Jak najbardziej. Dobra, no to popróbujemy tą wieżę, nie? Jak tak oddaje. I no, próby są obiecujące, tak szczerze, ze 150 milionów, co chwilę 30 jakieś, 40. Sportowy jeden grzyb, no dokładnie. Dobrze by ją było zamknąć, no wiadomo. Tylko też tutaj, o, 11 milionów było. 13 milionów. No jest do zrobienia. Zdecydowanie, tylko trzeba kropkę na D postawić. I potem na ostatnią sobie sprawdzę procenty. Dobra, ej, siedzi. Kurde. Faktycznie możemy to zrobić. Plus 30, minus 300 pancerza. No, wymienię. 30 to już jest fajna ilość. Jeżeli chodzi o te staty. Dobra. To jeszcze jeden skanik w takim razie. Ej, oddaję dzisiaj te, oddają te lochy, to klikanie, naprawdę. W porównaniu do ostatnich. To dzisiaj lecimy jak totalny gigaczady. A jeszcze, przecież odcinek chyba nagrywałem, dzisiaj mamy niedzielę, nie wiem kiedy, we wtorek, czy w środę. I też na tym woju coś cisnąłem, no ale to jest właśnie siła epickiego eventu. A, i jeszcze będę chciał sprawdzić na 13 piętro w mroku, czy jest sens w ogóle klucza szukać. 002 mamy teraz na wieży. Na tą ostatnią. O, klipa zrobiłeś mały, dobra, dzięki. No kurde, no spróbujemy, nie? 0,20 padło za grzyba. O, 002. Według mojej matematyki dość skromnej powinno paść za 10. Nie wiem, czy tak to działa, ale... Dobrze by to było mieć z głowy po prostu. No i wiadomo, 100% golda, nie? Zawki. To też jest na pewno kuszący. Ładnie poleciałeś, Japczan zostaje w tyle. No ale właśnie nie wiem, Japczan coś klikał na tym epiku? Kurde, lag był, myślałem, że siądzie. Bo on... W sumie to chyba nic nie robił jeszcze. Może dzisiaj będzie coś klikał. Ale tak, no... Przyznaję, że ładnie siadło. Jakby do tego dorzucić czarne gemy... Chrystusie. Myślę, że 3-2-5 by siadło bez problemu. Ale no cóż, i tak jest nieźle. Na razie je obiad? A skąd wy wiecie takie rzeczy? Streamu Chinki? A, rozumiem. Trochę dużo niż takie 10 grzyba? No mogłem się pomylić troszeczkę w obliczeniach. Ale no kurde, dobrze by było, żeby... 320 level to już jest zdecydowanie moment, żeby... to ubić. Ale jeszcze mam jeden pomysł, żeby zamiast tak klikać bezmyślnie... Co już i tak zrobiłem. Ile ja mam runek? 2 i 4. To jest duo decilion. Tutaj 24% na broni mogę mieć. No to jakby podmienić, no magowi to nie, ale jakby wojowi o te 2%. No jakby kunegundzie o te 3%. To by coś tam dało, wydaje mi się. Możemy poszukać troszkę. 21.
Może przy okazji jakaś brońka nowa wyleci? Ciągle mi się wydaje, że jest ten. Ikonka runki przy broni, ale nie ma. Sprawdzę jeszcze raz te suby. O, 49 subów znowu. Kończą się na bieżąco gnoje. Ale dobra, już był screen 50, także... Okej, mamy 23. To wymieniamy tej. Dałem kryta dla Kunegundy? Tak, tak, no dałem. Tu właśnie pilnuję tego. Ta ma 23, ten ma 23, ten ma... Dobra, w sumie temu Barbarowi on i tak za wiele nie robi. Grunże ta Kunegunda ma nową. No dobra, o, tam 20 milionów. No ze 160 milionów 20. No jest to kliknięcie. Skamują na suby grubego. Nie, screen już jest, teraz już się mogą kończyć. Nie wiem, no jeszcze na pewno trochę tornada zrobimy. I może bym zerknął, jak to wygląda, jeżeli chodzi o 13 piętro w tym roku. Ale no tak generalnie do klikania to już nam za dużo nie zostało. No tą wieżę bym chciał już mieć z głowy, tak jak wam wspomniałem. No i tyle. Siemanko, Almette. Jakie zaklęcia się daje towarzyszom? Na rękawice i na broń. Tylko te dwa i bodajże tylko te dwa możesz dać i tak. Nie, rolnik, to już jak skończymy, bo dzisiaj jest... Dzisiaj jak widzisz nie ma... A, bo to W56, to tym bardziej nie. Ale dzisiaj jak widzisz coś się dzieje, więc na razie jest przerwa w przedstawianiu. Co tu się dzieje? Jakieś... Zresztą, może nie będę tego czytał, bo chyba nie ma sensu. Dzięki, dzięki, Almette. No, zobaczę sobie po streamku. Normalnie jakbym miał na log 002, to bym nawet nie myślał, żeby go klikać. Ale że to jest... Dzięki. Po raz kolejny dzisiaj. No ja to jest standard memento. Jak ja zaczynam narzekać, że coś nie chce siąść, to siada. Pokaż próbę? Tak, tak, ja to wszystko pokażę na 100%. Tylko to już tak jak mówię na koniec. Cyk, zapisujemy to. To nam się nie przyda. Dobra, czyli wieżyczkę mamy z głowy już na tym boju, super. Jak to wygląda? No nie, no tu już lochów nie ma żadnych ciekawych, tak szczerze. Na hel mam 1,5%, ale który to jest level w ogóle? 270, no to ona mi da tyle expa co nic. W ogóle szkoda to klikać. Okej, czyli jeszcze sprawdzimy sobie tak. 13 piętro pierwszy. Simulate. Kiedy TFT? Oj, nie planuję na razie. Może jak mi się będzie nudzić i jak już będę po tym ostatnim egzaminie, to wtedy, ale 0,09% to nie jest za dużo, tak szczerze, żeby tutaj się jakoś podniecać i napinać. Dobra, to tornadko jeszcze. Bo tornadka tam nie widziałem jakiegoś bloka, więc jeszcze powinno siąść. Czy w LoL'a gram? Nie, nie, nie gram na szczęście. Miałem okres, że grałem dużo, ale... Ale na szczęście się odciąłem od tej świetnej gierki. Koniec lochów zaraz? No zaraz tak. Na szczęście, no na szczęście. O. Ale że nawet z tornada bronie lecą? Jaki to jest
genialny dzisiaj jest dzień w ogóle, jeżeli chodzi o tego woja. Ale nie wiem, sobie to dawać? Chyba 18 średnich to za mało, może temu damy. Po prostu. W ogóle nie wiem, czy jest sens, no ale jednak jesteśmy wojem, to te 18 średnich zawsze coś. W co gram oprócz Shakesa? Tak szczerze to w nic. Nie mam za bardzo czasu na gierki. Ewentualnie jakiegoś Isaaca czasem odpalę. Ale to też tak na chwilę tak naprawdę. Znowu Memento? A o co chodzi? W sensie, że w tym momencie, czy jak? Ogólnie? A, ogólnie. No ogólnie to trochę tak. Kurczę, my tu już się zbliżamy do 400 tornada. Ja chyba na 486, jak będzie ten blok, to ja chyba w ogóle na tym zostawiam tornado, tak ogólnie. Taki jest plan przynajmniej wstępny. Na zabójcy mam chyba coś koło 600. Nie pamiętam już teraz. A tutaj mi się wydaje, że nawet wcześniej. Ta emotka. A nie wiem, Osiak, ktoś mi podesłał, ale nie pamiętam kto właśnie. Ale mówi, żeby dodać, to dodałem. Ty kurde, co to za jakaś seria wojów? Że oni nam nie chcą levela dać dobić? Ja, co to za emotka? Ty, to co Arix wysłał, to taka dziewczyna chyba. Chyba to jest dziewczyna, nie wiem, bo mam taki mały obrazek. To nie widzę. Myślałem, że to jakaś emotka od Paula Terry z tego, z kanału. Bo taka podobna. Powrót króla? Ale ja nigdzie nie byłem, Ewald. Siedziałem tu cały czas. To nie wiem, o co chodzi. To jest Jinx? Poważnie? O, to nie wiedziałem nawet. Niepodobna. Ale ja mam mały czat bardzo, więc... Ty, Ewald, nie rozumiem. Nie rozumiem, Ewald, czemu ty przychodzisz na początek, jak się nic nie dzieje i wracasz, jak już jest końcówka. Cały stream cię omija tak naprawdę, a przynajmniej jego główna część. Nie no, proszę, daj mi jeszcze to tornado kliknąć. Sam byłem? A. Wyprowadzasz sam siebie na spacer? W sumie, tak też można. Dobra, siedzi. Dobry żarcik, to od razu siadł loch. Proste. Dobra, teraz jest zwiat, to powinien paść. Ale tu już, no tu już się zaczynają schody z tym tornadem. Niezły family friendly streamer. Tak, to ja. Dobra, tu mamy pyk. Co ty masz za emotki Memento w ogóle? No nie, i kolejny woj. Ty, to może tą hell klikniemy. Chyba będzie to, chociaż nie wiadomo, ale może to będzie lepsze niż... niż klikanie tego woja. To jest 1,5% niby. Czy grałem kiedyś World of Tanks, Brawl Stars albo Among Us? W WoTa grałem dosłownie... może 2-3 godziny w życiu i mi się znudziło. W Brawl Starsy nigdy nie grałem. Słyszałem różne opinie o tej grze, ale nie grałem nigdy. I w Among Usa w sumie też nie grałem nigdy, tak szczerze. Ja Among Usa bardzo lubiłem oglądać u kogoś, ale... O dobra, siedzi. No naprawdę nam to nawet levela nie dało. WoT gra dla emerytów? Trochę tak, wiesz. Strasznie mnie nudziło, jak tym czołgiem tak powoli jedziesz. Dzięki za follow, Ryble. No i taki nużący to jest, o może w ten sposób. Dobra. Tu dobijamy.
Można z randomami grać w Bonga? Ja wiem, Wolter, ja się śmieję. A z drugiej strony z randomami w Amonga to chyba tak średnio, nie? Tak mi się wydaje. Nie ma sensu. No właśnie, już się z ciebie śmieją. Gnoje 2. Chociaż nie, w sumie tylko Osiak. Dobra, mamy to. 321 dobity. To możemy sprzedać. I tyle. Tu już nic nie zrobimy. Tego to nawet nie skipuję, żeby dropnąć klucz, bo mam na niego 0,09%. To i tak nie będę klikał. Dobra, oglądamy to. Przede wszystkim tak, portal do piekieł. To ubiłem wczoraj, ale wam pokażę. Jeszcze mi się udało. To jest maguś, więc jakoś poszło. Dziesięć godzin i masz na grzybki? Ty, no bez kitu. Ty! Kurde, Wal, jak mnie wystraszyłeś. No właśnie nie uderzyłem siebie. Ale faktycznie też to zauważyłem. Ty, dobra, to ten nietoperz z Tornada. Tak, jak ty to napisałeś, to ja spojrzałem na listę tych walk. I tak mówię, czy ja to jakoś przypadkiem zrobiłem, czy o co chodzi. A to ten nietoperz się nazywa Neutral. Strefa mroku. Wow. Ja też się wystraszyłem, bez kitu. A tu tak omijam ten. Czemu siebie nie bijesz? Bo teraz mam za siebie tak, jakbym bił kogoś na 321 levelu. A jak zabiję po 393, to będzie 300 milionów expa. Dobra, czyli tak jak mówię, portal nam padł. No to może ominiemy. Pudel miniatura, to z takich ciekawszych. Możemy obejrzeć. Nowy mob w Shake się Neutral? Może to jakiś spoiler? Kto wie? A lustro w mroku to 1:1 tyczy jakoś zboostowany? Chyba 1:1 ja, wiesz? Siemanko, Mieszko. Ej, tu było w sumie close, ale na tego pudla mieliśmy dużo. Tam chyba z 13%. Dobra, tyranka Tacy. Razy dwa sobie obejrzymy memento, bo no to są takie ciekawsze lożki, to nie ma co. Siemanko, Krzysiu. Dobra. Na to było 7%. Tu Belzebosa możemy obejrzeć. Ten zrobił nie za wiele. 66 milionów. No właśnie, Kunegunda zbija dużo. Nam zostało tylko 31. Tak, ale w zwykłych lochach musisz to zrobić, Rafi, jak najszybciej, żeby odblokować podziemie, wiesz? Więc w zwykłych lochach to nie zadziała. Bo i tak od razu ubijasz. Ale w mroku jak najbardziej. Okej, teraz dajemy tego. Tu musiało na pewno sporo bloków wsiąść, bo on nie był taki prosty. Chociaż tu widzę, że uników dużo. No właśnie, ale jak już siądzie hit, to 10 milionów, prawie 11. Ledwo, ale siadło. 3 kipa. Kłótliwy kowal to bez problema. On tam ani w mroku, ani w świetle nie sprawia problemów. Dobra, na koniec 7,3 git. No i dobra, raszplunka. Kogo nie było? 0,02% na nią. Ale siadło. Wieżyczka zamknięta. Zobaczmy, to obejrzymy w całości. Chociaż nie, dobra. No Barbar nie za wiele zrobił. 118 milionów. No znowu Kunegunda dużo. Ale Kunegunda tu zwojami ratuje. To jakby nie ma co się oszukiwać. Dobra,
No i tyle, jeżeli chodzi o ciekawsze lożki. To pozapisywałem. Salkę chwały już wam pokazywałem dwa razy, ale wam pokażę raz jeszcze, jak to wygląda. Mamy już niedzielę 19:30, to już bardziej do widzów z YouTube'a. Więc no już tutaj za dużo się nie zadzieje. O, dzień dobry. Dzięki. O kurde, tu jakiś mag w ogóle tobie jeden. Mamy, tak jak już pokazywałem, tych dwóch wojów. Jeszcze jest jeden woj. Heisenberg. To gdzie on jest? O, tu. 318. I właśnie się zastanawiam, bo on, mając wszystkie gemy czarne i tu pomarańczowy w broni, co prawda on ma runki słabe z tego co widzę, ale no mając takie gemiki, to on, myślę, że bez problemu ten 322, trzeci powinien wbić. Więc zobaczymy, może on jeszcze tu pociśnie. No, ale generalnie tak to wygląda. Pupilki to tam nic ciekawego. I tyle. Także jeżeli chodzi o klikanko lochów, taki kontencik, to w tym momencie kończymy.